szczęśliwy nowy mistrz, Dawid Pasternak. Jak to smakuje, jak brzmi mistrz PLMMA? Dzięki bardzo przede wszystkim za wspaniały doping dla wszystkich. Jak to brzmi? No brzmi chyba najlepiej, jak może brzmieć. Przyjechałem tu, wiadomo, po pas, po zwycięstwo, ale dopiero jak dostałem ten pas, dopiero jak usłyszałem wynik, to uwierzyłem w to naprawdę. Właśnie przed ogłoszeniem, tak tuż po samej walce, byłeś pewny, ale kiedy sędziowie zaczęli czytać te punkty po kolei, to jakby ta pewność siebie zmalała. Obawiałeś się o to zwycięstwo? Trochę się bałem tam, faktycznie był taki moment, ale no uważałem cały czas, że jednak prowadziłem, wiadomo, były tam momenty, gdzie jakoś zostawałem z tyłu, ale wydawało mi się, że cały czas jakoś prowadziłem, więc raczej byłem tego zwycięstwa pewien. Czy Mateusz Rajewski mocno uderza? Tak, mocno bije. Szczerze powiem, w trzeciej rundzie na początku dostałem taki czysty cios, że przez pierwsze pół rundy to w sumie widziałem dwóch Mateuszów. Na początku to było? Tak, nie wiedziałem w sumie w które miejsce bić. Jakby było trzech, to w środkowego przynajmniej, tak? Tak, no właśnie, a tutaj dwóch było. Więc bije mocno naprawdę, szybko wstawał. Wiadomo, ja byłem przygotowany na obalenia, on cały czas wstawał. Jest silnym zawodnikiem i no jest szybkim też, no i twardym przede wszystkim, nie? Bo się nie cofał cały czas do przodu. Bardzo dobry zawodnik naprawdę. Tak jak mówisz, te obalenia zadecydowały między innymi, wydaje mi się, że najbardziej zadecydowały, ale nie bałeś się wchodzić w wymiany stójkowe i kilka akcji było naprawdę niezłych. Poza tym, że z góry też biłeś w parterze bardzo dużo. Jak dużo poświęcasz czasu na uderzenia? Wiesz co, no, teraz przed walką jakiś czas to trenowałem 10-11 razy w tygodniu i w sumie tylko dwa treningi były parteru, reszta cały czas stójka, jakiś boks i MMA takie łączone, więc tych uderzeń robiliśmy naprawdę dużo. No wiedziałem z kim będę walczył, wiedziałem jakim zawodnikiem jest Mateusz, dlatego przygotowywałem się też na tą stójkę, bo nie chciałem cały czas uciekać w ten parter. Wiadomo, że to było moim planem, ale publika lubi też, wiadomo, jakąś tam bitkę. Chciałem dostarczyć dobrych emocji dla wszystkich, którzy tutaj przybyli i dlatego chciałem też się bić. Czy uważasz Mateusza za najcięższego rywala dotychczas? Tak, zdecydowanie. Poprzednie trzy walki były dla mnie ważne, to jest oczywiste, bo to pierwsze walki, zresztą każda walka jest ważna, ale dotychczasowo to Mateusz naprawdę, wiedziałem, że będzie najtrudniejsza walka i faktycznie takim przeciwnikiem się okazał, naprawdę najbardziej wymagającym. Już widziałem cały twój team, który tutaj obskoczył Mirosława Oknińskiego i powiedział, że oni już chcą, żebyś walczył jak najszybciej. Ty byś chciał walczyć jak najszybciej? No teraz sprawy prywatne trochę będą mi przeszkadzały w tym, ale jak tylko się uda, to na pewno chcę walczyć jak najczęściej, to jest oczywiste, każdy zawodnik chce walczyć. No teraz będzie trzeba tego pasa bronić, będzie trzeba dużo trenować. Mówię, jak sytuacja osobista mi pozwoli, to jak najczęściej będę się bił. Dobrze, w takim razie gratuluję jeszcze raz, bardzo dziękuję za świetne emocje i powodzenia. Dzięki bardzo. Dziękuję.